Dzień dobry. Dzisiaj w tym filmie chciałem Wam opowiedzieć o trzech rzeczach. Pierwsza rzecz to jest co na to Suzuki, w sensie tej, no nazwijmy to awarii, którą około tydzień temu zauważyłem. Co zrobiło Suzuki? Motor wrócił do mnie już. Druga rzecz to są światła. W tamtym filmie nie powiedziałem do końca, jaka jest moja opinia na temat świateł. Robiłem podczas jazdy test i jakby było widać na tym filmie, jak te światła świecą z grubsza, bo kamera no, nie do końca oddaje to, jak to rzeczywiście wygląda. Natomiast powiem o tym kilka słów. I trzecia rzecz to jest akcesoria. Akcesoria, które ja w tym momencie mam w tym motocyklu ponad to, co jest w standardzie. Jakby podzielone na dwa obszary. Te akcesoria, które zamówiłem w momencie zakupu motocykla w salonie i te, które już na tą chwilę zamontowałem. Praktycznie już chyba wszystko mam. No jeszcze jedna rzecz, którą będę chciał zamontować w tym motocyklu i można powiedzieć, że on jest gotowy do jazdy. Ale zanim do tego przejdę, mam wielką prośbę, jeżeli ten film Wam się podoba, jeżeli ten mój kanał, który tam kilka tych filmów ma, podoba Wam się, zasubskrybujcie proszę, dla mnie to jest ważne. Tutaj w prawym dolnym rogu jest guzik subskrybuj, jakby bardzo szybko można to zrobić, także z góry za to dziękuję. Zacznę od świateł. Kilka zdań. To światło, które no, wygląda tak jak wygląda, ta soczewka, ona może się podobać, może się nie podobać, to są kwestie wtórne, jak ono świeci. Ono świeci całkiem nieźle, dopóki jedziemy na wprost, to znaczy tak naprawdę przed motocyklem można powiedzieć są takie dwa pola. Pierwsze pole około, no, na moje oko to jest 2, może 2,5 metra przed motocyklem, to jest bardzo, bardzo płynnie rozprowadzone światło, takiej słabszego natężenia i następnie jest już wiązka również bardzo płynnie rozprowadzona, bez jakichś jaśniejszych, ciemniejszych punktów, tylko bardzo płynnie już to ta wiązka właściwa, mocna. I można by powiedzieć, że to światło jest ok, ono jest zimnej barwy, przyjemnej, świeci wystarczająco daleko, dopóki jedziemy na wprost. Pobocza są świetnie oświetlone, uważam. Mianowicie ta soczewka rozprowadza pod kątem bardzo w szeroki sposób ten kąt, to światło pada. W związku z czym pobocza są świetnie oświetlone. Problem pojawia się w momencie, po pierwsze, hamowania nagłego, jak motocykl nurkuje. A to ten zawias jest dosyć miękki, on przy mocnym hamowaniu nurkuje. Wtedy nagle ta wiązka spada tuż przed nas, nic tam nie widzimy dalej. Ale to jest mniejszy problem, uważam. Większym problemem są zakręty i winkle. Po prostu nie widzimy tutaj, tak jak w większości motocykli z moich doświadczeń wynika, nie widzimy tutaj tego, co jest potrzebne. Wiązka nagle spada trochę w dół, to światło jest dosyć, no jest takim paskiem, więc ono się przechyla i nie widzimy tego tak naprawdę, gdzie jedziemy, w związku z czym. Moja rekomendacja jest taka, światło świeci całkiem nieźle, uważam, natomiast żeby poprawić przede wszystkim tą jazdę w zakrętach, w winklach, będą potrzebne halogeny. Po drugie, wydaje mi się, że halogeny też warto zamontować dla własnego bezpieczeństwa do jazdy w dzień, ponieważ ta soczewka ma dosyć małą, no ona jest mała po prostu i ta wiązka światła, ona w dzień nie jest widoczna, tylko jest widoczny po prostu punkt świetlny. Ja tak to oceniam. W związku z czym ona jest dosyć mała i może czasami nie być tak dobrze zauważana. Może się mylę, może nie, nie wiem. Taki jest mój pogląd na to. Może nie być dostatecznie zauważana w dzień, w słoneczne dni przez użytkowników samochodów czy innych w ogóle pojazdów. W związku z czym te halogeny, czyli tak naprawdę zrobimy 3 punkty świetlne, również używając je do jazdy w dzień, będą nam pomagać. Tyle w temacie światła. Teraz akcesoria. Ja zamawiałem ten motocykl, jeśli chodzi o akcesoria fabryczne, to idąc tak od przodu motocykla może. To po pierwsze, zamówiłem wyższą szybę, czyli tą turystyczną i uważam, to jest bardzo dobry kierunek, że jest szyba turystyczna. Ona nie jest regulowana góra-dół, ją można tam chyba dosłownie kilka centymetrów, no na moje oko tu jest 4 centymetry regulacji, ale trzeba śrubkami, czyli 4 śruby trzeba z zewnątrz odkręcić, żeby góra-dół regulować. Czyli z fabrycznych rzeczy to była zamówiona szyba. Druga rzecz, grzane manetki fabryczne i uważam, że to jest fenomenalna sprawa, te grzane manetki. Jakby to jest w ogóle mój pierwszy motocykl z grzanymi manetkami. Wszystkie poprzednie motocykle nie miały grzanych manetek, ponieważ nie chciałem jakichś tam Oxfordów czy jakichś tam powiedzmy zamienników montować, bo ja nie lubię, jak jest zbyt gruby chwyt. Natomiast te fabryczne tutaj, one mają dokładnie taką średnicę, taki sam chwyt jest jak w przypadku bezgrzanych manetek. W związku z czym zamówiłem to, jestem bardzo zadowolony, mają 3 jakby poziomy grzania, także jest ekstra teraz jak jeżdżę właśnie jak jest zimno, jest luty przypominam, to świetnie to się sprawdza.
Kolejna rzecz fabryczna to są gumole. I te gumole są ogromne, można powiedzieć. Chciałem je zamontować fabrycznie, bo nie chciałem jakichś akcesoryjnych. One po prostu wydają mi się, zresztą ja te same gumole widziałem na motocyklu testowym, którym miałem okazję jeździć jeszcze jakąś tam jesienią, chyba w październiku. Więc te gumole jakby umożliwiają, zarówno będą umożliwiać montaż halogenów tutaj, jakichś sakiew bocznych, cokolwiek. Także one są naprawdę, są duże i wydaje mi się, że są solidne. Także to było fabryczne. Co dalej? Stopka centralna? Stopka centralna tutaj będzie się przydawać zdecydowanie w momencie, kiedy będę chciał smarować łańcuch, także to zamówiłem. Zamówiłem bagażnik i płytę pod kufer centralny. Tutaj jest taka oryginalna aluminiowa płyta z napisem Suzuki. I to chyba tyle z fabrycznych rzeczy. Tak, z fabrycznych rzeczy to jest tyle, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Natomiast teraz to, co dołożyłem jakby już od siebie, bo staram się ten motocykl teraz wyposażać dodatkowo, to jest deflektor. On podnosi tu około 10 cm to powietrze, on ma regulację, więc to jest na plus. Jak ja jadę, to mój wzrok pada ponad deflektorem. Ja nie lubię mieć deflektora na wysokości oczu. Krótko mówiąc, nie lubię patrzeć przez deflektor, przez szybę, bo ona się brudzi w deszczu, w sensie jest mniej widoczny w przypadku deszczu. Jakieś zabrudzenia, muchy, owady i tak dalej, więc ja zawsze ustawiam tak, żeby mój wzrok był tuż ponad deflektorem, jak jadę. I to jest ok. Z rzeczy, które ja już zamontowałem dalej, to jest ten błotniczek, przedłużenie błotnika. Zamówiłem to, ponieważ po prostu mniej będzie chlapać, brudzić się sam silnik, jakby chłodnica, i mniej tutaj będzie pewnie podbijać ten brud w stronę łoży, z główki ramy i tak dalej. Założyłem to, to jest niewielki koszt, a wygląda, myślę, całkiem przyzwoicie. Założyłem również już nawigację, zamontowałem nawigację. Teraz przy okazji właśnie w Suzuki, przy okazji tego serwisu związanego z tą awarią tarczy, czy tam zacisku hamulcowego, poprosiłem panów, żeby mi zamontowali, podpięli to elegancko po bezpieczniku. Jest nawigacja z uchwytem zamontowanym na oryginalnej belce. Tu jest chyba Fi12. Jakby ktoś szukał jakiegoś mocowania, polecam takie aluminiowe, bardzo zgrabne, właśnie tak jak to tutaj wygląda. To jest to. Zamontowałem również uchwyt na telefon. Jest to RAM mount. I polecam, generalnie w poprzednim motocyklu też miałem rama i to jest niezniszczalne, bardzo stabilne. Polecam to, absolutnie. No i cóż, no właśnie, z takich rzeczy ważnych zamontowałem stelaże boczne, bo ja zdecydowałem, że nie będę tutaj zakładał kufrów aluminiowych, czy plastikowych, czy jakichkolwiek innych, tylko chcę sakwy. I te sakwy już do mnie doszły, natomiast najpierw zamontowałem stelaże. Stelaże są od Merty. Merta Parts. Montowałem to sam, jest w porządku, natomiast one są delikatnie niesymetryczne. Mianowicie ten prawy, tu gdzie jest tłumik, on jest kilka centymetrów szerzej niż ten lewy. W związku z czym jadąc z tyłu, ktoś za nami jadąc widzi, że ten prawy troszkę bardziej wystaje niż lewy. To jest, wszystko jest po to, żeby ten tłumik się zmieścił. Dodatkowo tłumik trzeba w zestawie do tych stelaży. Jest dołączony taki dystans 1 cm. Trzeba go po prostu tutaj odkręcić na zacisku plus przesunąć go tutaj, jest na tym dystansie, w tamtą stronę, żeby tak naprawdę nam się elegancko wszystko tutaj zmieściło. Także to jest od Merty. Dzisiaj zamontowałem już płytę, bo zamówiłem sakwy Givi GRT709. Taki jest symbol tych sakw czy sakiew bocznych. Ja za chwileczkę to pokażę, jak to wygląda, jak się je montuje, a może nawet od razu. Sakwy wyglądają w ten sposób. One są montowane na tą płytę bezpośrednio. Mają kluczyk. Po zamontowaniu wyciągamy kluczyk. Tak to wygląda, jest to już zamontowane. Później przekręcamy to. Wyciągamy kluczyk i mamy te sakwy. One oczywiście teraz są nieforemnie, wyglądają i tak dalej. Natomiast są w pełni wodoszczelne, mają te systemy MOLI i tak dalej, czyli wszystko to, co jest potrzebne. W środku jest wyciągany wkład całkowicie wodoszczelny. Podobno można w tym nawet wodę nosić. Także tak to wygląda. Chciałem sakwy, bo
bo są lżejsze, bo jak mój motocykl się przewróci, to nie urwie mi tego kufra, nie, mam nadzieję, nie wyrwie mi stelaże. Oczywiście wszystko zależy, w jaki sposób motocykl by upadł, etc. Także takie są sakwy. Kufer centralny miałem jeszcze z poprzedniego motocykla, jestem z niego zadowolony. Także on tutaj oczywiście zostaje na rzeczy, które trzeba by schować. Trochę nie rozumiem w tych sakwach tego mocowania, tego zamykania na kluczyk, bo... No bo umówmy się, zamykamy to na kluczyk, ale jakby nie chroni to absolutnie zawartości naszej sakwy, bo przecież ją ktoś, jeżeli chciałby nam, nie wiem, ubrania albo jedzenie, albo co tam będziemy w tych sakwach mieć zabrać, no po prostu sobie normalnie to otworzy, tak? I jakby nie musi nam kraść całej sakwy, żeby ukraść zawartość. Ale może o to chodzi, żeby po prostu nam ktoś nie ukradł samej sakwy. No to wtedy zgoda. Chyba, że będzie miał jakieś kluczyki to, albo coś do przecięcia, to będzie mógł tutaj od tego stelaża to odkręcić czy cokolwiek. Także tak to wygląda. Wziąłem te sakwy dlatego, bo mają dosyć zgrabną płytę. Nie jest to jakaś wielka aluminiowa płyta, nie jest to na jakichś paskach, nie chciałem. Chciałem w miarę szybko montować i chciałem, żeby kwestia była tego typu, że jak jeżdżę bez sakiew, a pewnie większość będę gdzieś tu wokół komina jeździł bez tych sakiew, żeby w miarę to dobrze wyglądało i ta płyta, wydaje mi się, ta płyta Givi jest, no jest dosyć zgrabna, także jakoś tam pasuje. Natomiast dodatkowo zasłania ten okropny tłumik, także to jest plus. No dobrze, tak wyglądają akcesoria. Aha, zapomniałbym jeszcze o jednej rzeczy, mianowicie zapomniałbym o ostatniej rzeczy, którą zamontowałem, mianowicie o gnieździe zapalniczki 12 V, ponieważ zamawiając motocykl, nie zamówiłem tego gniazda, można sobie to gniazdo było zamówić, oryginalne. Ono jest pod siedzeniem, fajnie, bo można tam jakiś sprzęt podpiąć. Oprócz tego oczywiście tutaj w Wisztromie jest z boku koło licznika jest USB, pod którym telefon czy cokolwiek innego podepniemy, czy nawigację, jeżeli nie mamy wpiętej w sieć nawigacji, możemy sobie tutaj podpiąć. Natomiast tu możemy ładować na przykład, nie wiem, telefon, powerbanka podczas jazdy, jak jedziemy gdzieś tam cały dzień, podpinamy tam albo jakąś kompresor, albo generalnie cokolwiek, co nam będzie potrzebne naładować czy włączyć po prostu, żeby mieć pobór prądu, to pod siedzeniem. I tu jest bardzo ciekawa rzecz, ponieważ ja zamówiłem, już to ściągam, tutaj jest ta ładowarka, ja zamówiłem oryginalną, ale nie w Suzuki, tylko zamówiłem, jest taka strona, jeżeli będziecie chcieli tam, żebym wam podał, jak ta strona się nazywa, czy ten sklep, można tam zamówić oryginalne części do między innymi Suzuki Wisztrom, oryginalną zapalniczkę, oryginalną szybę wysoką, można oryginalne grzane manetki zamówić do Suzuki i do wielu innych motocykli, oryginalną stopkę centralną i tak dalej, i tak dalej. Więc zamówiłem to i mam już to zamontowane. Co ciekawe, tutaj Pod tymi plastikami jest gotowa wtyczka. Gotowa wtyczka, którą wystarczy pod to gniazdo 12 V po prostu wpiąć. I to wszystko. Jest tam wszystko przygotowane, trzeba to zakręcić, rozkręcić. Co ważne, niestety trzeba cały bagażnik, jeżeli już mamy, tak jak ja, kufer, płytę kufra, bagażnik zamontowany, trzeba go zdjąć, bo tam jest jedna śrubka, którą trzeba od góry odkręcić i nie ma innego sposobu, żeby dostać się do niej, jak nie ściągając to. Także tak wyglądają te akcesoria, które ja na tą chwilę zamontowałem. Ja zamknę teraz siedzisko i powiem wam o rzeczy najważniejszej. Powiem teraz mianowicie o tym, co się wydarzyło z tą tarczą. Otóż dzisiaj mamy sobotę. Nagrywam ten film w sobotę wieczorem. W czwartek na godzinę 15 umówiłem się wcześniej kilka dni oczywiście do serwisu. Powiedziałem, w czym rzecz. Powiedzieli, proszę przyjechać, nie ma problemu, sprawdzimy, co się dzieje, o co tam chodzi. Dla tych, którzy nie wiedzą, sytuacja była taka, że zauważyłem, że tarcza lewa od środka ociera mi o zacisk hamulcowy i ten zacisk się trochę przytarł w tym miejscu i zostawił też na tarczy jakby taki ślad czarny, po prostu metal o metal. Zacisk na szczęście jest z jakiegoś tam stopu aluminium, więc on jest bardziej miękki niż sama tarcza, w związku z czym tarcza nie uszkodziła się, chociaż został ślad. A w piątek, czyli w czwartek zostawiłem o 15, a w piątek o około godziny 16 już odebrałem motocykl. Co się wydarzyło? Panowie rozebrali koło. Okazało się, że
Niczego tam totalnie nie widać, nie wiadomo dlaczego to jest. Konsultowali to też z importerem w Warszawie, tak twierdzili. Na szczęście mieli na miejscu jarzmo, bo tak naprawdę nie cały zacisk obcierał, tylko jarzmo tego hamulca. Wymienili to jarzmo na nowe, bo tam to było starte, ono gdzieś tam pojechało, widziałem też zdjęcia takie profesjonalnie zrobione, pojechało na testy do importera do Warszawy. Mówili, że to jest pierwszy przypadek, także ja jestem pierwszym przypadkiem, który coś takiego doświadcza z tym motocyklem, że to jarzmo ociera o tarczę. Natomiast oczywiście bez dwóch zdań wymienili jarzmo, poskładali na nowo i nagle jest ta przestrzeń. Także nie wiadomo do końca, co było nie tak, czy zacisk gdzieś się był źle dokręcony, ale twierdzą, że odkręcali to po kolei wszystko. No nie było tam niczego, żadnego luzu, żadnych przestawień, nic. Wymienili jarzmo i jest ok, więc... Ciężko powiedzieć, co się wydarzyło, natomiast jest dobrze. Bardzo szybko to załatwili. W ogóle bardzo, bardzo sympatycznie cała procedura. W ogóle kontakt z tym serwisem jest bardzo sympatyczny. Dostałem nawet jakby tam kominiarkę i zaprosili mnie na prezentację GSX-ESA 1000 nowego. Także za około tydzień będę na tej prezentacji, coś tam nakręcę, może tutaj również pokażę. W związku z czym temat został wyeliminowany, to znaczy naprawiony. Tarcza nie jest wymieniona, bo ona nie jest uszkodzona. Jest ten nalot delikatny czarny, ale już to pokażę. Jest delikatny nalot czarny pozostał, ale on się wytrze. Tarcza nigdzie nie jest uszkodzona, natomiast w tym miejscu tak naprawdę tam, gdzie był problem, czyli jakby to pokazać. O, tutaj widzimy teraz to jarzmo, jest wymienione na nowe i jest tam oczywiście przerwa taka jak tam, o tutaj, między tarczą, taka jak być powinna od samego początku, a w tym miejscu właśnie to obcierało. Także to jest wymienione, tarcza nie jest wymieniona, ale to się zetrze w trakcie użytkowania. Także temat jest załatwiony, tak sobie myślę, że ja to nie wiem do końca, czy ja mam pecha. Nie wiem, czy ja mam pecha, ponieważ tak, w 2015 roku kupowałem jako nowy Kawasaki Versys 1000, nowy w salonie. I tam też jako nowy motocykl, wcześniej ze starymi nie miałem nigdy takich problemów, jakby jakieś tego typu sytuacje nie występowały, jak kupowałem używane. Natomiast kupowałem Kawasaki jako nowe i w pierwszych kilometrach, w pierwszych tam setkach czy tysiącu kilometrów też wystąpiła wada. I teraz znowu kupiłem nowy motocykl i też wada. Oczywiście to można powiedzieć, że to jest jakaś płachostka, nazwijmy to, ale się wydarzyła i jestem jedynym na tę chwilę klientem Suzuki na pewno w Polsce, który coś takiego miał, bo w Suzuki powiedziało, to jest pierwsze zgłoszenie tego typu. Natomiast w Kawasaki 1000 teraz powiem tutaj o pewnej różnicy właśnie pomiędzy Suzuki a Kawasaki. Chodzi generalnie chyba o nie wiem, czy importerów, czy nie wiem, o co chodzi. Mianowicie w 2015 roku kupiłem Kawasaki. Okazało się, że zrobiłem 1000 km po docieraniu. Został olej oczywiście wymieniony, ten pierwszy serwis na 1000 km. Natomiast zauważyłem zaraz po tym 1000, tam 1000, 1100, 2, że klej sprzęgło. To znaczy w momencie, kiedy ja wysprzęglam, naciskam sprzęgło i na przykład jest bieg wpięty i chcę ten motocykl przepchnąć na wyłączonym silniku, to on stawia pewien opór. To znaczy czuję, że tak musi jakby, żeby przepchnąć go na włączonym sprzęgle, jakby musi coś zerwać. Tak samo jak silnik pracował, włączam jedynkę, to też bardzo mocno szarpał. Jakby było czuć, że tam no po prostu nie do końca się to wysprzęgla wszystko. Rozebrali to wtedy w tym Kawasaki panowie, zobaczyli, no coś było na tarcza, jakiś osad, jakiś coś się tam wydarzyło, że wszystkie tarczki były no jakby czymś obklejone, czymś, co rzeczywiście powodowało, że one się nie do końca rozklejały, nie do końca tam coś działało. No i miałem tam przejścia, bo tak, serwis i chciał to robić, mówi, zgłaszał, rozmawiał z importerem, tam nawet sam inżynier. Nie będę mówił, kto jest importerem Kawasaki, bo to nie jest jako samo Kawasaki, tylko był jakiś tam importer, nie wiem, czy on dalej jest, czy nie. Nieważne, jak on się nazywał. Z samym inżynierem tego Kawasaki gdzieś tam korespondowałem, nawet ja i serwis. I generalnie nie, to nie, wada, bo to sprzęgło. To nic, że motocykl miał, nie wiem, 1500 czy 2000 km przejechane, kupione jako nowy, nie, bo to część eksploatacyjna, że tam nie. I generalnie nie zgodzili się wymienić tego na gwarancji. Po prostu, no umówmy się, tarczki sprzęgła. Chodziło o wymianę tarczek sprzęgła i przekładek. Serwis, no i generalnie na tym stanęło, że tam jakaś taka no nieprzyjemna wymiana mailowa była z tym inżynierem Kawasaki i mną. Ale myślę, odpuściłem, no to było kilkaset złotych tak naprawdę koszt tych tarczek i serwis nawet poszedł mi na rękę. Powiedział tak, ok, tarczki kupimy,
ty nam oddasz same tarczki, my ci całą robotę i wszystko bierzemy na siebie, wymieniamy ci to za darmo. I tak też się stało. Później przez wiele tysięcy kilometrów, wiele dziesiąt tysięcy kilometrów zrobiłem, wszystko było ekstra. Czyli była jakaś wada materiałowa w sprzęgle, w tym Kawasaki. No i też ja tego doświadczyłem, też podobno jako pierwszy, nie było takiego innego przypadku i tak dalej. No i teraz Kawasaki też znacznie mniejszy problem uważam, bo coś tam obcierało po prostu. Natomiast sama obsługa, porównując to do Kawasaki wtedy, 9 lat temu, w 2015 roku, a teraz to Suzuki, no to teraz to była przyjemność, jakby bezproblemowo, w jeden dzień załatwiona sprawa, jakby niedyskutowanie, że coś tam tak, coś nie, wszystko wzięli na siebie. Dodatkowo jakby w ekstra cenie mi zamontowali te dodatkowe akcesoria, czyli podpięli nawigację i to gniazdo i jeszcze kominiarkę dostałem za Frico, także zupełnie inne światy. Okej. Tak to wygląda. Uważam temat za rozwiązany. Mam nadzieję, że żadne inne rzeczy, że jakby wyczerpałem już ten limit, tak jak w przypadku Kawasaki wtedy to sprzęgło, a potem było bez awarii. Tak samo teraz to już wyczerpuje limit jakiegokolwiek problemu w awarii do końca użytkowania przeze mnie tego motocykla. Oby tak było. Okej, okay. Docieranie trwa, mam 300 jakieś chyba 40 km przejechane, no niestety pogoda nie sprzyja do temu, żeby jeździć, ale będę to kontynuował. Za tydzień pewnie pojawię się w salonie Suzuki na prezentacji tego GSXS-a 1000, więc coś może uda mi się nagrać, w międzyczasie mam nadzieję również gdzieś za jakiś czas się zobaczymy. Tymczasem jeszcze raz zachęcam do zasubskrybowania, jeżeli wam wydaje się, że te filmy są w porządku, że jakby wnoszą jakąś wartość do tego, czym się interesujecie, a zakładam, że interesujecie się motoryzacją, czy też podróżami, czy motoryzacją i podróżami, w związku z czym zasubskrybujcie ten kanał, jeżeli uważacie, że warto. Ja za to serdecznie dziękuję z góry. Okej. Z mojej strony chyba tyle. Do zobaczenia następnym razem. Cześć.